Tak, wszędzie muszą być konta. To jest w ogóle prawo wszechświata. Niezatapialni. Zatem wątpię, 40... że akurat w Kambodży są kozy. Ty? 40. Myślę, że koza jest akurat na tyle multikulturalnym, multikulti stworzeniem, że każda myślisz, kultura że miała na całym w pewnym świecie momencie istnieje kozę. Koza, ty? Myślę, że to, jeżeli uznamy na przykład rena za formę wydaje, że, kozy, że to bardziej, nawet Inuit mieli kozy. Że to jest bardziej taki krowi kraj. Ale skąd się w ogóle wzięły kozy? Oprócz tego, że z kosmosu na pewno nie z Kambodży. No to mi się wydaje, że każdy jakiś lud ma jakąś formę kozy. Nie, ale to w serio, każdy lud ma jakąś formę ale kozy. Ale chodzi ci, no nie, chodzi ci o nie o bydło, małe, takie, tylko małe o... złośliwe stworzenie, które żre trawę i kopie dzieci, czy o kozy no? W sensie taka koza jak, wiesz, z gatunku koz na płaszczyźnie kóz i z rodziny kóz kozowatych, ty? Nie, no w sensie taką kozę. Nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy... No bo jeżeli chodzi o upierdliwe stworzenie domowe, do którego się za bardzo przyzwyczajasz i boisz się go zabić, co nie, no to pewnie... Ale nie masz wrażenia, że kozy mają w sobie coś... Bo w ogóle sam fakt, że koza była tam zwierzęciem magicznym, którą wyganiano na pustynię na przykład, albo ten cały ewenement tej kozy ofiarnej, nie wydaje ci się, że to jest dlatego, że koza jest bardzo dziwnym stworzeniem? Ale 3/4 zwierząt w ogóle jest magiczne. Nie, ale że koza w ogóle jest... No ja wiem, że jest, ale to głównie zwierzęta pastewne, tak? Bo one się rozmnażały i dało się w jakiś sposób je tam składać na ofiarę, bo zawsze były inne. Ale koza to jest bardzo dziwne zwierzę ogólnie. Albo koty w Egipcie. No, ale no to... Kot nie jest takim dziwnym zwierzęciem. Nie masz wrażenia, że kozy są kot jest jakieś... dziwnym zwierzęciem, nie? Ale nie ma... Popatrz na kozę. Popatrz, jak koza jest w ogóle zbudowana. Popatrz, wystaje jej szkielet z góry. Ma zupełnie odwrócone w ogóle oczy. Masz wrażenie, że możesz do niej dotrzeć? No nie masz wrażenia, że możesz do niej dotrzeć. Ja w ogóle nigdy się nie poświęciłem tyle myśli kozom, co podczas tego programu teraz. Ja tu nagrywamy. Często myślę o kozach. I bardzo lubię gry z serii Goat. I w ogóle to wychodzi nowa i gra. I jest więcej, nie? Niż jeden? No jest Goat Simulator, jest Goat MMO Simulator, a teraz będzie Goat Z. Czyli pierwsza gra survival, która nie jest w Early Access, która ma tyle samo lub więcej bugów, które mają gry survival i ja już się nie mogę doczekać, bo to będzie kolejna dobra gra. Mało jest studiów, które ma tyle dystansu do gier, co to jest Coffee Stain Studios, tak? No ale już oni przy okazji robią dobre gry? Czy tylko po prostu ja się nabijają do robienia gier? Ja się super bawię z tego, z Goatami, ale ja nie wiem, co oni innego wydali. Nie jestem wielką fanką tego studia, tylko Goat Simulator było spoko grą, bo to jest taki... Oni wzięli formułę Tony Hawk's Pro Skater i rozwinęli ją do takiego nic nie robienia, nie? Tak generalnie, że masz pewien zakres ruchów, które ta koza wykonuje, za to są punkty, robi się komba, w zależności od tego, co zrobisz, tam jakieś backflipy i ten. I możesz chodzić, to jest powiązane z taką czystą eksploracją, możesz łazić po mieście i wykonywać achievementy, tak samo skreślają się z listy, jak masz w Tony Hawk'u, nie? Że coś zrobiłeś. I to jest tylko tyle, co masz do zrobienia, tak samo jak w Tony Hawk'u. Nic więcej nie możesz zrobić, tylko nie masz ograniczenia czasowego. I w MMO Simulator wzięli po prostu, to wyglądało tak, jakby ktoś usiadł i wypisał wszystkie rzeczy, które są w MMO. Tam różne rodzaje questów, które można sparodiować, nie? I tam po prostu przeciągnął to do takiej granicy ekstremum absurdu po prostu, które tam jest. I to też jest super zrobione, łącznie z tym, że masz... Bo to oczywiście nie jest online, nie? Oprócz tego, że to jest MMO Simulator, to nie jest online, bo to jest symulator MMO. Więc masz na przykład postaci, które, nie wiem, które mają laga i to widać, że mają laga, bo przeskakują z miejsca na miejsce. Masz tam jakieś tam questy, instancje i tam to wszystko. To jest po prostu tam amazeball zrobione. Oni mają bardzo dobry research na temat tego, co robią. W każdym razie 47 odcinek. Tak. Niezatopialnych. Witamy w składzie. Tomek Strzegowski. I Gaewa Smoleńska. I koza. Tak. W ogóle bardzo bym chciała mieć kozę, tak swoją drogą. Bardzo bym chciała mieć kozę. Nie wiem, czy to jest legalne w tym kraju, bo my chyba... Co, myślisz, że nikt w Polsce nie ma kozy? Nie, ale mi chodzi, że w mieszkaniu chyba nie można trzymać. Bo gdzie ty byś chciała mieć tą krowę na swoim pastwisku? No nie. Na Oliwie? Słuchaj, ja rozumiem, że Gdańsk to miał, ale bez przesady. Ej, ale posłuchaj, bo... A Gdyni to już luz. Był taki moment w życiu Gdańska, z tego co pamiętam, z jakiejś tam lekcji historii, którą gdzieś tam miałam na studiach, że jak było przeniesienie ludności wiejskiej tak bardzo masowo do Gdańska, bo tam był... To w ogóle taka niedawna historia była, to jak ludzie przyjeżdżali z wiosek, to zabierali z sobą cały dobytek. I jak mieli tam kury albo kozy, no to... To, co się dało zabić i zjeść, no to zabili i zjedli, a tak no to bardzo często podobno były takie sytuacje, że na przykład w wielodzietnej rodzinie mieszczącej się w jakimś M2 albo M3 tak. Mieli też świnie w wannie albo konia tak. Na balkonie i no to był nie, fakt, to nie, nie tylko w historii Gdańska, to no, w ogóle z historii Gdańska w to powojennej kojarzę, historii miast polskich tak było, że, no. Że był taki eksodus ze wsi do miast i tak było. A jak są te małe kózki, one się chyba nazywają, wiem, że świnki się nazywają te podbelly, tak, pigs, no to powiedzmy, że tak samo nazywają podgołci. Kózki, tak? I
one są tam nie większe, powiedzmy, od psa sięgają do kolana, to ja rozumiem, że to jest dużo bardziej kłopotliwe zwierzę w mieszkaniu, ale tak naprawdę no to ono nie spełnia. Myślisz, że koza jest bardziej kłopotliwa niż... Ona ci zażre książki, zażre ci obrusy, zażre ci ścierki. Pies ci może pogryźć, ale psa nauczysz. Nie wydaje mi się, żebyś mógł świnia. Nauczyć. Aha, niż świnia? Nie, no świnie są bardzo inteligentne. Świnie, ale nie wiem, że są na tyle inteligentne, że możesz ich nauczyć czegoś. Nie, że są na tyle inteligentne, że na przykład nie umrą z głody po apokalipsie zombie. Nie? Nigdy nie oglądałeś YouTube'ów ze świniami, które ludzie mają w domu i sobie potrafią robić. Są super inteligentne nie. I kochane. No właśnie, ja oglądałam. George Clooney miał kiedyś świnie. Ja pewnie była bardzo szczęśliwa. Ja bym był bardzo szczęśliwy, gdybym był świnią George Clooney'a. Totalnie. No, ale w każdym razie chciałabym mieć kozę. I wydaje mi się, że nie trzeba spełniać tak naprawdę tak bardzo wielu warunków, żeby mieć takie zwierzę. W sensie, okej, fajnie, gdybyś pewnie miał ogródek, ale myślę, że da się tutaj pociągnąć pewne sznurki i mieć kozę w domu, nie? Wiem, że lisa praktycznie nie można mieć w Polsce, a można mieć. W sensie, istnieje możliwość, ja bardzo wiele zwierząt sprawdzam, no które można mieć w domu. Trochę mnie to zaczyna przerażać, tak wiesz, z rosnącą zaniepokojeniem. Dobrze, słucham twojego. A teraz abstrahując... Ostatnio miałem w ogóle bliskie spotkanie, jak z National Geographic. Z kozą? Nie, z dzikiem. A bo tutaj wychodzą w ogóle dziki. No ale w ogóle to jest znowu jakaś inwazja, bo kiedyś był taki okres, że wszędzie chodziły tak. Dziki, później był taki okres, że już nie było oni tych dzików. Oni odławiali w ogóle przez tak. Długi czas. A teraz znowu normalnie biegam sobie wieczorem i tutaj biegnę nad morze, nawet wiesz, nawet jeszcze nie dobiegłem do morza, na przymorzu. No to jest, ile to jest od cywilizacji? Jakieś 100 metrów, 200? Ale ona chodzą normalnie. A tu nagle on totalnie tak se przechodzi przez ulicę i wiesz, i patrzy na mnie i taki niewzruszony idzie sobie dalej po prostu. Ale to jest akurat takie, które łażą gdzieś koło ulicy i mają to gdzieś, to są jeszcze pół biedy, bo on cię nie zaatakuje, jak masz lochę z młodymi. On w ogóle był tak, on w ogóle był sam i był nieduży i to był tak, sam, no więc i on sobie, to miał w ogóle totalnie wywalone. Ja one sobie chodzą tutaj, zjadają jakieś korzonki, cebulę pewnie kwiatów i śmieci i tam tyle na Oliwie. Ja miałam na przykład inwazję lisów w śmietnikach, nie? Co a ja kiedyś widziałem młodą z naszej lochę z młodymi. Też u mnie młodą na, z lochami. U mnie na, pod mieszkaniem w, na Miłochałowskiego, tam na Oliwie, na tym, jak się nazywa to, strzyże. Tam, no to i tam centralnie mi pod klatką schodową stała locha i z warszakami. Ja, musiałem ją ominąć tak szerokim łukiem. Tam właśnie tam na strzyże, ten siódmy dwór, on tam są strasznie agresywne, bo ja to miałam... Ta nie była agresywna. Tak? Miałam dwóch znajomych. Zapytała się mnie, czy chce pogadać o Zbawicielu Jezusu Chrystusie. Tak, a ty powiedziałeś, że nie tylko ominęłaś o szerokim łukiem, w ogóle ja powiedziałem, że przepraszam, nie ma czasu, co nie. Ona powiedziała, że a to spoko, wpadnie później, co nie. Dobra, tylko zapiszę adres najpierw na wyziku. Tym samym kończymy sekcję zwierzęta pastewne i ty. I zaczynamy sekcję giereczek, gdzie będziemy mówić o City Projekcie i Wiedźminie 3, bo zdecydowanie rzadko mówimy o Wiedźminie 3 i Assassin's Creedzie. Myślę, że trzeba... Znaleźć jakiegoś miejsca Assassin's Creed. Nie wiem, czy ja coś wspominałem, ale zamierzam kupić PC dla Wiedźmina 3. Tak, powiemy o tym. O tym, że Tomek zamierza kupić PC-ta na Wiedźminie 3, drugi temat. O Silent Hills, bo zdecydowanie za mało mówimy o Silent Hills, a szczególnie jeżeli gra się nie ukaże. Ale przy okazji tematu o Silent Hills wspomnimy też o Metal Gear Solid, a o Metal Gear Solid wcale nie mówimy tak często w tym programie. Nie. Góra raz na w ogóle odcinki. Bardzo zdecydowanie rzadko też pojawia się nazwisko Kojimy, którego powinniśmy mówić generalnie na samym początku programu zamiast wstępu, bo po prostu powinniśmy mówić Kojima. I będziemy nie, mówić również o... O Jezu, nie. Ja się realnie go boję. Ty. Tak? Ja akurat Kojimy to się w ogóle nie boję. W ogóle nie? Nie, no coś. Jak on wygląda? Ja mam wrażenie, że to jest taki typ, że przychodzisz wieczorem do domu późnym i nie zapalasz światła, bo wiesz, że ktoś jest, ale wiesz, nie? I widzisz w takiej poświecie księżyca, że on siedzi na fotelu. Oczywiście ma taki super fotel, którego pewnie nikt z nas nie ma. Taki skórzany, duży fotel, nie? Tak, i tak się odwraca w środku nocy, tak well. No tak, i po prostu na niego patrzysz i wiesz. I wiesz, że on wie, co więcej. I tak sobie wiesz. I wiesz, że on wie, że ty wiesz. Tak. I to jest generalnie to. I wiesz, co wtedy robisz? Bez słowa wychodzisz z domu, zamykasz na klucz i wracasz w kilku dniach. Nie? Tak, już nigdy nie. Ja wiesz, kogo już wspomina Kojima? Ty oglądałaś na Andrzej z Evangelion całe? Nie oglądałaś? A kojarzysz w ogóle postaci? Nie. Nie? No nie. Tam jest Shinji Ikari, ten główny bohater. No. I on mi przypomina właśnie Kojimę, tylko że ten Shinji Ikari ma takiego wymagającego ojca, który jest tak mega zdystansowany od niego i w ogóle cały czas mówi, że rozczarowałem się z tobą i tak dalej, co nie, no i tak dalej. I Kojima mi przypomina tego Shinji Ikariego, ale takiego, który bardzo by chciał być tym ojcem i dlatego nosi te okulary i wygląda tak groźnie. Ty zdecydowanie częściej myślisz o Kojimie niż o kozach, najprawdopodobniej. Ale tak, on wygląda jak taki mały chłopak,
znaczy jak taki młody chłopak, bo nie chodzi mi o to, że on jest jakiś niski czy coś, tylko jak młode, jak małe dziecko, które bardzo usilnie udaje być dorosłe i taki, zauważyłeś, wiesz... Zauważyłeś, że on się nie starzeje? Będziemy rozmawiać o wojnie, a jak rozmawiamy o wojnie, to rozmawiamy z chińskim głosem i wiesz, palimy pety i... No tak, no to jest... Ale ci powiem tak, ja mam w ogóle, mam taką teorię konspiracyjną. Ale tak, on się nie starzeje, to że myślę, że jak to masz ten wampir maskaradę i wszystko. Nie, jak masz wampira maskaradę, nie? I no. Tam jest ta kasta, o Jezu, jakąś się nazywa, Venture? Ventura? Mm. Którzy dbają o maskaradę, w sensie ta rasa arystokratów, nie? To są dwie, ja znam dwie postacie popkultury. A tego nie wiem. Ale znam dwie postacie z popkultury, które reprezentują najprawdopodobniej tą klasę. I to jest Eminem i to jest Kojima. Oni się w ogóle nie starzeją. Eminem to się trochę starzeje. No? Nie, tak, nie, w ogóle się starzeje. Dla mnie to jest w ogóle totalna masakra. Oni opanowali, może dawno nie pił krwi arystokratów na przykład, bo oni nie mogą tam pić krwi szczurów, a po prostutkach chyba żygają, czy coś takiego jest. Więc wiesz, nie wiesz, to się w ogóle nie starzeje? Kurt Cobain, co go widzę, to wygląda tak samo. Nie chcę ci powiedzieć po pewnym smutnym fakcie, zostawię się w myślenia na ten temat. Ale wiesz, to się zestarzał straszliwie, bo jest teraz ten film dokumentalny o Cobainie, Montage of Heck. I tam jest pokazana Courtney Love, którą ja kiedyś wielbiłem. Ale ona się automatycznie potem zestarzała, w sensie chyba trzy A co więcej, potem, jest jeszcze pokazana 90. pierwsza miłość Kurta Cobaina, tam też jest dosyć ważną postacią. I ona to dopiero jak wygląda. Także, a to jest taka tak, gruba babka, o której mieszkał i o której tak, robił te taka, wszystkie rzeźby embrionu? Taka bardzo gruba, no to taka ona stara to zabił i Kurta Cobaina w tym, tak? W dokumencie, no z tego co pamiętam. I kto zabił Kurta Cobaina? Courtney Love. Znaczy zleciła zabójstwo według tego dokumentu. A tam jest w ogóle jakoś sensownie to wytłumaczone? Czy znaczy, ten typ, którego ona wynajęła, się chyba wypowiadał, że on to zrobił, ale to nie wiadomo, czy to jest typ, który stwierdził, że tak powie, bo wtedy będzie tym typem, który zabił Kurta Cobaina, tylko tamten. Albo on mówi, że on, ja nie wiem, coś tam generalnie, tam jest postać, która mówi generalnie o tym, że ona wynajęła typa, żeby go zabił. I tam tyle. Będę musiał zobaczyć to. Ja nie wiem, nie jest to jakiś przełomowy dokument, który zmieni twoje nie, życie. Nie, nie to chodzi, ale... Jeżeli masz zobaczyć taki dokument, mogę ci polecić. No. Nie wiem, czy widziałeś Dear Zachary. Nie. Ja tam Drogi Zachary. To jest... Zrozumiałem tytuł. No, ja może nie polecić, bo jest... to jest smutno. Bardzo smutno. Jeden z najsmutniejszych. Ale o smutku jest w ogóle ten dokument? Nie. Jest o Zachary. Ja ci nie będę mówić, sobie go obejrzyj. No dobra, okej. Okay. Ma bardzo dobry montaż, jest po prostu rewelacyjny. Dobrze, w każdym razie sekcja dokumenty i z dokumentem na ty również zakończona. Ja ostatnio jest siedzę tak... na maksa głęboko, to bym nie powiedział, bo jakbym siedział na maksa głęboko, to bym w ogóle ładził po polach śmierci, co nie? Ale gdzieś w Kambodży siedzę, w temacie Kambodży. No tam były pola nie śmierci. Nie wiesz, czy tam są kozy. No nie wiem, właśnie dlatego się zastanawiam, a propos. W trzech książkach o Kambodży, które dopiero co przeczytałem, nie było ani jednego zdania o kozie, więc mogę wywnioskować z tego, że nie ma tam kóz, aczkolwiek uważam, że to by było dosyć daleko i to jest tak wniosek. Zwany w kulturoznawstwie i w badaniach chyba w ogóle, to jest tak zwany błąd generalizacji. No czyli na przykładzie... dlatego mogę mówić, że nie wiem, czy tam są kozy, niż że nie ma tam kóz. W każdym razie... To jest bardzo dobra postawa, bardzo stricte naukowa. W każdym razie wyszła mega dobra książka polskiego dokumentalisty Zbigniewa Domarańczaka, Kampucza godzina zero. Bardzo polecam, jeżeli byście chcieli przeczytać coś. Nie brzmi, jakby tam była jakakolwiek koza. Nie brzmi, jakby tam była... Jest wiele kóz. Więc teraz dopiero możemy zakończyć segment dokumentalny, bo ja też muszę coś polecić. Nie jest tylko tak, że tylko ty możesz polecać. Spoko. Dobrze. Ja bym chciała powiedzieć, że wyjdzie taka gra Wiedźmin 3, do której Tomasz Pstrągowski, nie wiem czy słyszałeś, ma podobno kupić PC. Mi się wydaje, że to będzie kontynuacja Wiedźmina 2 i że ona może mieć coś wspólnego z tymi powieściami Andrzeja Sapkowskiego. Tak, ale... Fajnie było, jakby to było jakieś fantazy, co? Tak. A jeszcze gdyby ten typ nie miał... Ja sobie wyobrażam, żeby to był taki bohater z mieczem, ale żeby on był bardziej niż bohater z mieczem. No, na przykład tak. Jakby miał siekierę albo halabardę, bo dajmy na to, nie wiem, dwa miecze. Jakby zabijał potwory na przykład. Ale jakby miał jakieś miecze. Supermoce. Tak byłoby super spoko. I jest taka firma, która odpowiada, co jest dziwne, również za Wiedźmina 1 i Wiedźmina 2, która się nazywa. A w ogóle fun fact a propos tej firmy, ona jest z Polski, ty? Nie wiem, czy tak. Wyczytałaś, ja tam zrobiłem trochę researchu dzisiaj. Nie, aż tak głęboko nie dotarłam. Ale zauważyłam kilka polskich nazwisk. I oni wydają tę grę, właśnie Wiedźmin 3, ona ma nawet podtytuł Dziki Gon, a mówiliśmy o dzikach, mogliśmy zrobić dobrą przejściówkę. Która ma takie kuriozum. A nie ma nic o kozach? Wydaje mi się, że Wiedźminie mogą pojawić, jestem prawie pewna, że w przejściu, że pięciu kozy, było coś na temat kóz.
W każdym razie wchodzi taki kuriozum. Ja ci powiem, bo ja może najpierw powiem, o co chodzi, ale ja bardzo dużo o tym myślałam i to wydaje mi się dziwniejszą sprawą, niż jest założone w tym wszystkim, co jest napisane. No. Ty w ogóle bardzo dużo myślisz o bardzo dziwnych rzeczach, co? Tak. To jest fakt. Wiedźmin 3, Dziki Gon, wersja pudełkowa, i to jest w ogóle pierwsza wersja w wersji pudełkowej, ma ukazać się z zabezpieczeniem, które ma na... Właśnie może nie ma na celu, bo nie wiadomo, jaki jest cel tego, właśnie to chcę powiedzieć. Ja ci powiem, generalnie jest tak, że jeżeli postanowisz, złożysz PC do 19 maja, bo pewnie wtedy wyjdzie ta gra, do 19 maja złożysz chyba PC. Chyba nie złożę, i pójdziesz bo 25 maja wylatuję na urlop, więc trochę głupio było kupować PC na 6 dni. Ale załóżmy, że masz fantastyczny plan przejścia Wiedźmina 3 w 6 dni. No. Do samego wyjazdu w ogóle będzie. To brzmi, nie? Jakby miało mi napisać Kutaku, kontynuuj. Tak. I idziesz z wielkim uśmiechem w dniu premiery po Wiedźmina 3, stajesz w kolejce w Empiku o północy, bo u nas są dokładnie takie premiery. Wiem, byliśmy kiedyś na żywo na tym. Tak, i idziesz i stoisz i czekasz i dostajesz pudełko i pani akurat mówi: tutaj proszę, panie Tomku Pstrągowski, słyszałam, że złożył pan po komputer pod to, ponieważ słucham podcastu Niezatopialnie, jestem wielką fanką. Tylko nigdy nie piszę w komentarzach. Ale to bo uznałam, tak? Że ci tacy fajni, że nie musimy wam o tym mówić. Tak, it's a fact. I w każdym razie to tutaj ma pan grę. Z tym, że czy ma pan połączenie do internetu? I ty na przykład mówisz, bo powiedzmy, że nie masz. A akurat nie tak się składa, że jak nagrywamy ten program, to nie mamy połączenia do internetu. Tak, tak się zdarzyło, że teraz nie mamy. I ona ci mówi: no to pan nie pogra. I teraz ty możesz się zastanowić dlaczego. I teraz otóż, odpowiedź jest taka, że instalując Wiedźmina 3 z pudełka, musisz przynajmniej na moment zalogować się do internetu po to, żeby gra mogła zostać jeden plik instalacyjny, który umożliwi ci instalację gry. Bez tego nie możesz pograć. I teraz jest tak. Sam CD Projekt powiedział, że to jest w trosce o fanów, okej, to bez względu na to, czy to jest bullshit, czy nie, powiedział, że to jest w trosce o fanów po to, żeby nie było spoilerów dla ludzi, którzy dostaną w jakiś sposób tą grę przed premierą. A dziennikarze dostali wersje recenzenckie działające, czy nie? Nie wiem tego, no ale no, muszą działać. Bo wiem, że już są wersje recenzenckie, tak, już no, grają muszą ludzie. Być, no. Ale chodzi o to, że generalnie jest tak, nie że... my, CD Projekcie. Nie my. Jak się następnym razem będziecie zastanawiali, dlaczego najpopularniejszy podcast w Polsce was cały czas jedzie... Nawet to... ludzie z Empiku znają Tomka i wiedzą, że musi złożyć sobie komputer do Wiedźmina 3. W każdym razie... I to jest uważane za taką lekką formę antypirackiego czegoś, na zasadzie takiej, że oni chcą wiedzieć, ile wersji, znaczy, że ta wersja, którą ty posiadasz, tak, jest legit. W sensie jest legalnie kupiona ze sklepu za twoje mocno tam ciężko zarobione pieniądze i ty będziesz teraz sobie w nią grał i ona się rejestruje. I teraz jest tak, jeżeli to jest jakaś forma DRM-u, tak, to czemu ona schodzi w ogóle po następnej wersji, bo... Ja ci powiem dlaczego, bo oni... Oni się boją, że gra wyjdzie na... Jakby, że gra zostanie spiracona przed premierą. Że te kopie, które są teraz gdzieś tam w tłoczni, że one gdzieś wypłyną, no bo takie rzeczy się zdarzają nagminnie, że one gdzieś wypłyną i ta gra zostanie spiracona jakby w gigantycznej ilości, zanim jeszcze się oficjalnie ukaże. I zdają sobie sprawę, że w momencie, kiedy ona już się ukaże, to nie będą mieli na tym żadnej kontroli. Tak. Ale w tym momencie, kiedy jeszcze mogą to kontrolować, to oni chcą właśnie ten pierwszy nakład, ten do pierwszego tłoczenia... To chcą jeszcze powstrzymać, co nie? Tak, ja rozumiem, bo to jest ta strategia w ogóle około dnia premiery, tam chyba, ja nie pamiętam, czy to jest miesiąc po coś takiego, sprzedaje się najwięcej egzemplarzy, tak. Chyba, znaczy najszybciej się sprzedaje gra, bo tam najwięcej się sprzedaje w tym długim ogonie, kiedy ona ma różne promocje, to kiedy też tam zależy wszystko od gry, no. No tak, no ale no, statystycznie najczęściej się, najwięcej przypada jednak na tam pewnie rok po premierze, albo coś takiego, kiedy więcej ludzi się po prostu... Nie? Ale chodzi o to, żeby nabić jak najwięcej na samym początku, bo potem ta statystyka też spada niżej, znaczy wyżej jakby, nie niżej. Nie? Chodzi też o to, że zawsze dobra premiera, pamiętajmy, że to jest spółka akcyjna, nie? Tak. Zawsze pamiętajmy. Dobra, no zawsze spektakularna premiera, albo spektakularna klapa premiery, to wpływa na kurs akcji. No i w ogóle na humor inwestorów, że tak powiem, tak. To też jest ten, mają większe morale, jak się lepiej gra sprzedaje od razu, jeżeli mogą dostać papierek, że sprzedała się w takiej ilości. Jak nam się podoba taka polityka? Ja chciałam powiedzieć, że, bo to jest tak, ja od razu, bo ja tutaj robię za naczelnego hejtera CD Projektu i o ile... Więc chciałam powiedzieć gincie. Nie, więc o ile nie przeszkadza mi ta łatka, bo mogę być, jeżeli mówię to, co mówię i mam to dla mnie cały czas sens, to chcę powiedzieć, że
CD Projekt robi bardzo dużo rzeczy bardzo dobrze, bo to jest bardzo ważne, tak? To będzie dobra. Nie wierzę w to, że Wiedźmin 3 był złą grą. Nie chce mi się w ogóle w to wierzyć, tak? To, że okłamowali przy premierach i kilkukrotnie obiecywali, użyli tego słowa, że obiecują w ogóle, użyli tej składni, że premiera odbędzie się wtedy, a wtedy, a potem po prostu to odwoływali, to ja sięgnęłam do kilku rzeczy, które powiedzieli wcześniej i chcę powiedzieć, że... Bo ja rozumiem to, co ty powiedziałeś. Ja to wszystko rozumiałam wcześniej. Ja już nawet się zastanawiałam, czy może są jakieś alternatywy tego, nie? Na zasadzie tego, że to nie jest antypirackie. Oni już mieli problem ze źle wytłoczonymi płytami Wiedźminie 2. Tak. Mieli ogromny problem. Mieli gigantyczny problem ze startem Wiedźmina 2. Ja nie wiem, dlaczego teraz ludzie nagle zapomnieli o tym. Tak, i ja pamiętam problem z Wiedźminem 1 też był. Też bardzo długo oni naprawiali tą grę. Ja nie pamiętam premiery, ale czytałem teraz właśnie przy okazji o problemach CD Projektu zarówno jedynka, jak i dwójka była bardzo długo naprawiana. Ja chciałam coś powiedzieć. Jest nawet taka teoria, że jakby skończona dwójka to dopiero jest konsolowa dwójka, nie? Że ta na PC-tach to dopiero w momencie, kiedy konsole, oni zrobili tą grę skończoną na konsolę, to jakby nadgoniła PC-tą wersję tą konsolową. No, ale no tam powiedzmy, że minor bugi mnie tak nie robią, jak na przykład, bo to jest tak, ja nie jestem wielką fanką tej gry. Ja uważam, że to jest dobra gra, ale no nie mam jakoś z nią nie wiadomo jakiej historii związanej. Ale ja tę grę kupiłam jako prezent, dwójkę, w sensie drugą część, i tej gry nie dało się zainstalować. Ja ją miałam nawet w ręku, żeby zobaczyć, czy to się da, i tam był ten plik chyba data4, którego w ogóle nie było na dysku, i to był zwrot. To był któryś z kolejnych zwrotów. Ja poszłam do Empiku, nawet poszłam do kilku Empików, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście te zwroty są takie duże. Mieli pełno tych płyt, po prostu były źle wytłoczone. I ja się zaczęłam zastanawiać, bo ten plik nie jest określona jego wielkość. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy oni po prostu znowu źle nie wytłuczyli płyt. Bo jeżeli to jest pierwsza partia płyt, bo to się nie broni datą, ja to sprawdziłam, to nie jest tak, że pierwsza partia się na przykład, nie trzeba ściągnąć tego pliku po jakiejś dacie. Powiedzmy, że tam jest jakieś odblokowane coś. Nie ma tego. To jest pierwsza partia płyt. I tylko pudełkowa wersja, nie? No ale też z drugiej strony wiedzą, że pierwsza partia trafia do sklepów w dniu premiery, co nie? Po co mają następne partie, po co mają wyznaczyć tą datę? Po prostu na następnych partiach już będzie ten plik. Tak, tak, ale no po prostu mogli to też o to chodzi, że oczywiście może tak być, mogli to rozwiązać inaczej, tylko chcę to zauważyć, tak? Mogli to po prostu rozwiązać inaczej. I tam okej. A jeżeli chodzi, no to pomyślałam sobie właśnie, że może to jest jakiś plik, który umożliwia zainstalowanie w ogóle, wiesz, gry po prostu, bo znowu coś spieprzyli technologicznie po prostu przy wytłoczaniu płyt, nie? Ale doszłam do wniosku, że no właśnie, tak jak mówisz, no nie, najprawdopodobniej nie, najprawdopodobniej to jest to zabezpieczenie, bo już nawet myślałam może o jakichś celach statystycznych, które oni prowadzą, żeby szybciej podać te numery, ale to też nie ma totalnie sensu, bo mogą to robić również w inny sposób po prostu, nie? I ile nad tym myślałam, nie mogłam znaleźć, jest to kuriozalne w ogóle w sensie wykorzystania. Znaczy, mnie to boli o tyle, że dokładnie któryś z szefów CD Projektu powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby oni zabezpieczali TRM-em, bo tak. Sam był wielokrotnie w życiowej sytuacji, kiedy nie miał dostępu do internetu, a chciał grać w swoje gry. Coś takiego powiedział. Tak, bo Iliński ja mam... chyba, nie jestem pewien. Nie, to był chyba ten poniem, ale być może masz rację. No i w momencie, kiedy człowiek wychodzi do prasy i mówi coś takiego... Konrad Tomaszkiewicz, wielu ludzi w Polsce, USA i wielu innych krajach nie ma dostępu do sieci albo ma bardzo wolne łącza internetowe. Sam znalazłem się raz w takiej sytuacji i nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego nie mogę zagrać w gry, które zakupiłam. No właśnie, jeżeli on mówi coś takiego... Ale to jest więcej tego, nie? A później mówi, że... Znaczy, no, na razie jeszcze tego nie mówi. To też wypada wspomnieć, że my to podajemy za PC Labem. Ja nie znalazłem tego info nigdzie więcej. Nie wiem, czy PC Lab ma... też w sumie nie szukałem, więc tak naprawdę... Ja znalazłam. Tak, znalazłeś? Tak. I co więcej, sięgnęłam też do starych wywiadów z CD Projektem, bo ja pamiętam ten moment na przykład, kiedy... Ja to przypomnę teraz, jeszcze przesunę, jeżeli chodzi o samo piractwo i DRM, bo jako, że oni teraz, co będę zaraz cytować, chcą zbudować lepszą więź z graczami, ufają im itp. itd. Ja pamiętam ten moment, kiedy podczas premiery Wiedźmina 2, kiedy dostało się pliki na torrenty, oni ścigali normalnie po nazwisku człowieka, który wrzucał i udostępniał torrent, albo go liszował. I normalnie szli do nich z papierami, znaczy no nie szli oczywiście, wysyłali im papiery normalnie sądowe, tak? Więc to nie jest firma, która po prostu zobaczyła, że ma iluś tam piratów, tylko to jest firma, która na to zareagowała bardzo prawnie, biorąc odpowiedzialność od pojedynczych graczy, nie od masy graczy jakby, nie? Tak jak się czasami kara jakoś tam piratów. Ale chciałam powiedzieć, że 11 listopad 2013 rok to jest wywiad pana Patryka Klepek z CD Projektem, gdzie przyznają, znaczy mówią o tym, że ścigali piratów, ale jest to zły pomysł na przyszłość jakby dla takiej firmy.
że chcą, w ogóle podają zupełnie absurdalne argumenty w stosunku do tego, ale tam spoko, a w każdym razie chcą się zmienić, tak? I mówią tutaj, że podobnie jak Microsoft przy Xboxie One, czego też totalnie nie rozumiem, czemu tak zareagowali na nich, a czemu tak reagują na CD Projekt, bo CD Projekt to jest w ogóle jakaś święta krowa w ogóle pośród studiów i wielkich korporacji. A... No CD Projekt nie jest wielką korporacją. Jest wielką firmą. Nie, nie jest. Jest. CD Projekt Red zatrudnia za 200-300 osób. To już jest firma, która może mieć... Okej, nie jest korporacja. To nie jest wielka korporacja. Nie, ale to jest wielkie studio. I tego nie powiesz, że nie. No to jest duże studio, no. Mówią o tym, że usłyszeli głos graczy i że są gotowi przystać na to, co mówią i zauważyli swój błąd. Dokładnie jak Microsoft przy Xboxie One. Chcę to bardzo mocno podkreślić. No i że rzeczywiście nie będą robić tego DRM. Mówią o tym, że DRM jest zupełnie bez sensu, jakakolwiek forma zabezpieczenia antypirackiego gier jest bez sensu, ponieważ i tak zostanie złamana, jak tylko odpowiedni ludzie dostaną do rąk grę, no ale właśnie, będzie w day one złamana. Ale ja się teraz powiem, bo im jakby nie chodzi chyba, tak mi się wydaje, że im nie chodzi o to, żeby ta gra nie została spiracona. Im chodzi o to, żeby ta gra nie wyciekła jeszcze przed tym pierwszym uderzeniem. Tak. Wrzucają do kotła jednocześnie z tym swoim biznesem, wrzucają do kotła wielu swoich graczy, moim zdaniem, którym utrudnią życie. Tych swoich ukochanych, tak. O czym mówili, że ich życie jest dla nich najważniejsze i że oni nigdy nie będą utrudniać i tak dalej. To jest nieprawda, bo i tak samo obojętne jak mały będzie ten plik, istnieje duża, moim zdaniem przynajmniej widząc doświadczenie ostatnich lat, duże prawdopodobieństwo, że coś się pierdolnie. Co więcej? I że zapcha się jakiś serwer i że nie wszyscy będą mogli ten, nawet bardzo mały plik sobie ściągnąć. Oni co więcej powiedzieli, w ogóle tego też nie kumam, że gra piracka jest łatwiejsza do dostania i uruchomienia niż gra legalna, z czym ja się trochę nie zgadzam, bo łatwiej jest pójść do sklepu, zapłacić pieniądze i odpalić grę niż krakować na przykład grę, chyba. Nie no, właśnie nie. Zazwyczaj chodzi o to, że grę piracką wystarczy po prostu ściągnąć i podmienić plik. A grę oryginalną trzeba gdzieś tam rejestrować, na Steama ściągać i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie rozumiesz. Jeżeli ściągasz grę piracką, to nie podmieniasz pliku, bo nie masz gdzie podmienić, bo nie masz tych plików gry. Tylko ściągasz grę i musisz ją w jakiś sposób uruchomić. No i podmieniasz. I twoim zdaniem plika to jest na kraka, no. Trudniejsze niż kupienie pudełkowej gry i nie rejestrowanie jej na Steamie, bo nie rejestrujesz Nie Witchera 3, ale widząc wiele premier różnych dziwnych gier, to tak, to często spiracenie gry to jest prostsze wyjście. Myślę, że on się do tego odwołał. Mówią też o tym, że nawet częściowe zabezpieczenie zawartości przed kopiowaniem, co mówią o częściowym zabezpieczeniem Wiedźmina 2 w tym wywiadzie, jest złe, ponieważ może utrudnić grę innym graczom. Co więcej, mówią, że nie mają zamiaru nigdy w przyszłości, a już na pewno nie przy premierze Wiedźmina 3, robić właśnie rzeczy, które wymaga dodatkowego kroku od ludzi, którzy legalnie kupili grę. Co jakby wszystkiemu temu zaprzeczyli. Ale. Ludzie, którzy kupią tą pudełkową wersję, to jest wersja z kodem na GOG.com, dostają automatycznie tą grę też na GOG.com za darmo, żeby mieć jakby co tą DRM free wersję, no jeżeli by zepsuli płytę, jeżeli by, nie wiem, komputer im wybuchł, no cokolwiek by się stało, mają to i będą mieć 16 darmowych DLC. O czym też mówią w tym wywiadzie i chcę to podkreślić. Oni mówią, że DLC nie powinno nic kosztować, bo to jest zwykle bardzo mały wycinek gry i skoro ktoś już kupił grę, to nie powinien za to płacić i rzeczywiście tego się trzymają. Oni się trzymają iluś obietnic, ale po prostu... Czy wszyscy, którzy kupią grę, będą mieli darmowe DLC, czy tylko ci, którzy kupią tą grę w tym pierwszym rzucie? Nie, ci, którzy kupią grę pudełkową lub na GOG.com. Aha, no to okej. Okay. Tak, ja nie mam z tym problemu. Chcę powiedzieć, że tej obietnicy oni dotrzymają w 100% i ja jestem w ogóle zaskoczona. Jeszcze nie wiesz, czy je dotrzymali. Z tego, co na razie mówią, ta obietnica będzie dotrzymana. Może w taki sposób, tak? Ale głupie w ogóle trochę uczucie, co? Że ten Wiedźmin wychodzi na to, że już naprawdę za 2 tygodnie będzie. Już tak długo gadamy o tym Wiedźminie, że to jest dla mnie takie trochę mityczne stworzenie, które gdzieś tam na horyzoncie, które gdzieś się cały czas oddala i przybliża. Dla mnie to nie zmieni niczego. Nie no, dla mnie też nie, ale mówię... W każdym razie ja chciałabym tylko podkreślić, że mówią na temat tego, że chcą zbudować zaufanie graczy właśnie przez... I oni też tutaj w pewnym momencie mówią, bo ja mam kilka tych wywiadów, o przedpremierowym kupieniu czegoś.
i mówią, że ufają tym graczom, tak? Więc domyślam się, że ufają im na tyle, że jeżeli kupią tę grę przed premierą i w jakiś sposób uda im się ją tam dostać i odpalić, to ufają im, bo to jest to nadrzędne, to jest ideologiczne już w tym momencie, tak? To jest podrzędna logika tego wszystkiego. Ufają im, więc ufają, że nie spiracą tej gry jakby, nie? No, i okazuje się, że nie do końca. No właśnie, nie, i oni cały czas się powołują na tą strategię, znaczy nie cały czas, w tym akurat wywiadzie, który mam przed oczami, na strategię kijka i marchwi, nie? Że wolą marchew, bo jest lepsza niż kij, nie? Więc generalnie chcą pokazać piratom, że lepiej jest kupować legalne wersje. I nie wiem, czy to super pokazuje to. Ja w ogóle, dla mnie to jest naprawdę jedno z bardzo, bardzo kuriozalne rozwiązanie to jest. No nie powiesz, że nie. No, wydaje mi się, znaczy, że to bardzo dziwne. Ja się zgadzam, że ono jest dziwne, ale wydaje mi się, bo zgadzam się, że ono jest dziwne i ono mi się też nie podoba. I uważam, że nie powinno mieć miejsca, ale z drugiej strony uważam, że jak na dziwaczne i kuriozalne rozwiązanie DRM, to może być jednym z najmniej upierdliwych. Znaczy to w ogóle nie jest tam DRM tam stricte w sensie, ale jest to zabezpieczenie antypirackie. Ale tutaj jeszcze znalazłam w ogóle coś takiego, że podczas premiery Wiedźmina 3, ja teraz tłumaczę, więc to pewnie nie będzie miało gramatycznego sensu, podczas premiery Wiedźmina 3 nie będzie... I tu się urywa myśl, bo człowiek umarł w trakcie głowie zdania. W ogóle. Podczas tam światowej premiery Wiedźmina 3 nie tylko wersje na GOG.com, tak, ale i wersje pudełkowe nie będą pozbawione jakiegokolwiek zabezpieczenia. Mhm. Jak dla mnie w tym momencie to nie jest prawda. Znaczy, no jest to kłamstwo, tak, to prawda, tylko że... No, nie jest to, okej, dobra, to jest na przykład, bo ja dzisiaj odbyłam w ogóle rozmowę z moim bardzo dobrym znajomym, którego pozdrawiałam w zeszłym odcinku, z którym bardzo często rozmawiam o grach. I ja w ogóle zauważam coś takiego, co ja bym tak naprawdę, bo to, co ja tutaj powiedziałam, to jest taki lekki przyczynek do dyskusji, drogi Tomaszu, być może, którą chcesz ze mną poprowadzić. A słuchasz? Tak. Myślałem, że ten Tomasz twój kolega. Nie, on się nazywa Łukasz. Ale w każdym razie tak, pozdrawiamy. Ja mam taki problem, bo ja być może też zauważasz taką tendencję. Ludzie odbierający kulturę, a już najbardziej dla mnie gracze, ale to powiem dlatego, że najwięcej po prostu siedzę w tej kulturze, mają taki problem z rozdzieleniem twórcy od dzieła. No to prawda, tak. I to się to samo właśnie tak jak zresztą zwłaszcza, a to jest jeszcze głębszy problem, bo określenie twórcy w grze wideo jest bardzo skomplikowane. Tak, i już nie mówię o tym, że nikt nie udostępnia statystyk, który byłby strasznie ciekawy, ostatnio pomyślałam, to też jest rzecz, o której myślałam. Jak bardzo bym chciała zobaczyć na przykład, ilu twórców gry odchodzi podczas 4 lat robienia tej gry i po prostu jacy ludzie są zatrudniani na ich miejsce, gdzie ta wizja w ogóle znika w pewnym momencie. Albo ile marek na przykład traci kontakt z twórcą, co nie tak jak teraz Metal Gear Solid straci kontakt z Gojimą najprawdopodobniej. Tak, ile marek jest postrzeganych jako, tak jak na przykład Gwiezdne Wojny się pogląda, co nie? Jak autorską wizję George'a Lucasa i ilu współczesnych widzów Gwiezdnych Wojen zdaje sobie sprawę, że George Lucas już nic nie ma absolutnie wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami. Nawet, że nie ogląda trailerów przecież. Tak, nawet nie ogląda dokładnie. I to był w ogóle jeden z warunków, z tego co pamiętam, jak Disney kupował Lucasfilms i w ogóle prawa do Star Warsów, że Lucas nie może mieć żadnego wpływu na nic. Jo. No bo z drugiej strony to rozumiem, nie po to Disney tyle kasy wywalił, żeby im Lucas później mówił, że wolałby coś innego, co nie? Mhm. Ale w każdym razie, bo chciałam powiedzieć, ja odbyłam taką bardzo emocjonalną, może nie z mojej strony, ze strony właśnie Łukasza rozmowę. Mhm. On bardzo lubi Wiedźmina. No. Myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo lubią Wiedźmina. Ja bardzo lubię Wiedźmina. Ale on ma taki właśnie, ja nie wiem, czy to nie jest problem, ale to jest taka ściana w fakcie, że na przykład ja mu napisałam, że mi się nie podoba to, że CD Projekt znowu kłamie. Tak? Tak, to i to prawda. Jest takie po prostu rzucenie się ze mnie, z widłami i pochodnią, że czemu ja wrzucam, wiesz, i nie ma tego w ogóle rozróżnienia, nie? Ja nie mówię, że Wiedźmin 3 będzie złą grą, ja nie mówię, że jakikolwiek Wiedźmin był złą grą, tak? Ja uważam, że to są dobrze napisane gry, jestem bardzo zadowolona, że one w ogóle powstały i fajnie, że ludzie w nie grają. Ja mam po prostu duży problem z CD Projektem, ale dlaczego? Dużo firm robi to samo z CD Projekt. Tak. Tylko, że wszystkie z tych gier są, wszystko z tych firm są oceniane najczęściej źle przez graczy i społeczność. A ja nie rozumiem, co się dzieje z CD Projektem. Ja po prostu nie rozumiem, czemu to zdobyło w ogóle jakieś takie właśnie, to jest taka święta krowa, tego się nie rusza. Oni zrobią cokolwiek i to jest okej. Okay. I to po prostu, to widać taką hipokryzję nawet w tym, to jest oni zmieniają zdanie na dobre. To jest przede wszystkim stąd, że
Po pierwsze, oni robią dobre gry, takie bardzo pecetowe, a pecetowa braci jest bardzo wierną bracią, że się tak wyrażę. I zwłaszcza oni, wielu ludzi pamięta im jeszcze jedynkę, nie? Że to była taki, to był taki underdog, że to była taka poważna gra, taki wiesz, taki... No tak, no. I ona wiesz... No... To była polska hiperprodukcja tak. Wtedy. To po drugie, było... to jest to, że oni są z Polski. Po trzecie, to jest to, że oni mają dosyć dobry ale PR. Ale oni w Stanach też, znaczy w Stanach, w internecie, tak? mają też po prostu to mi się wydaje, że to się bierze to, że oni mają dosyć dobry PR. Właśnie oni nawet w momencie, kiedy kłamią, to ładnie kłamią. To są mili, to się uśmiechają i tak dalej. Wiesz, co oni robią? Oni robią, znaczy ja to tak widzę, że oni tego nie robią, ale mi się wydaje, że ludzie sami to robią, to społeczność. Oni robią dokładnie to samo, co było w Orwellu. Oni w jakiś sposób u tych ludzi w głowach zmieniają przeszłość. Ja na przykład, jak już jesteśmy przy takim dziennym temacie, ja na przykład nie rozumiem tej całej nagonki, która w ostatnich tygodniach się rozpętała na Steama i Gabe'a Newella. W internetach, jeżeli chodzi o opłacenie za mody, co nie? I to nie rozumiem tego z dwóch względów. Po pierwsze, całej nagonki, że on nas zdradził i tak dalej, a po drugie tej całej takiej fali wybaczania, że Newell jest lepszy, bo my zrobiliśmy burdel, a on przeprosił właśnie, że on się wycofał z tego. To, co zrobiło Steam, jest złe na dwóch poziomach. Oni zrobili dobrze, że chcieli wprowadzić jakby opłaty za to, bo moderom należą się pieniądze za ich pracę, a zrobili źle, bo chcieli za dużo kasy dla siebie i zrobili system, który nie działał. Tak. A teraz mówienie, że to jest złe, bo gracz za nic nie musi płacić, bo my nie chcemy za nic płacić i dlatego... No, no to ja właśnie... To są takie zachowania tłumne, których ja nie pojmuję. Co nie? No, ale właśnie, bo... I dokładnie mi się wydaje, że tak, Valve ma trochę ten sam kazus. Tak, to jest w ogóle ten sam patent. Oni zrobili jakiś ruch, powiedzmy, że to jest tekst, tak? No bo to jest już w jakiś tam sposób płacenie za modę, to byłby tekst kultury, gdyby to powstało, tak? Zresztą zjawisko kulturowe, tak. I Wiedźmin też jest w jakiś tam sposób zjawiskiem kulturowym. I wszystkie gry są w jakiś tam sposób przecież tekstem, no są tekstem kultury po prostu. I ja powiem tak, jak był Fez 2, Phil Fish może być największym dupkiem na świecie. Może to być, prawda, być to... może jest najgorszym dupkiem na świecie, okej, okay, ale szczerze mówiąc, nie myślę, żeby Phil Fish był dupkiem jakimkolwiek. Ja go nie znam, więc ciężko mi powiedzieć. W sensie jego persona, tak? Być może nie wypadała najlepiej albo coś takiego, tak? Tylko chodzi mi generalnie o to, że Fez 2 mógł być fajną grą. A co zrobiła społeczność? Zgnoiła typa, on powiedział, że odwołał grę i wszyscy się ucieszyli. I ja o tym zrobiłam komiks, ja tego totalnie nie rozumiem. CD Projekt może robić fantastyczne gry, ale jeżeli, nie wiem, no kurde, jeżeli robi bardzo złe rzeczy, kurde, jeżeli, nie wiem, zjadają kotki małe na oczach płaczących dziewczynek, które były te kotki. Story. Tak, mamy tutaj newsy na ten temat. No to... Wiecie, dlaczego zaczęliśmy odcinek o kozach? A Wiedźmin 3 wciąż może być dobrą grą, to nie znaczy, że nie możemy ich potępiać. I na przykład właśnie ja już doszłam w ogóle do takiego stopnia bronienia. Ale poczekaj, Łukasz już tak mocno bronił. Ja Łukasza tutaj traktuję, to jest bardzo światły i fajny człowiek akurat w tym temacie. Łukasz, może trochę się za bardzo zagalopowałeś generalnie. Ale już po prostu doszło do czegoś takiego, że było na przykład... Porównanie Warner Bros., które ostatnio wydaje DLC, które razem z grą będzie kosztowało $110 i tam, że o mój Boże, Wiedźmin 3 wydaje z jakimś zabezpieczeniem, w sensie CD Projekt z jakimś zabezpieczeniem wydaje grę za $40. Rzeczywiście apokalipsa. Ja mu napisałam... Będzie $40 na konsolę kosztował Wiedźmin 3? Nie wątpię wiem, bardzo. No po prostu tam tak napisał. 60. To jest cytat akurat, nie? Ale chodzi po prostu o to, że zarówno kopnięcie psa, jak i Holokaust to są czyny złe, które mają różne... To eskalowało szybko. Różny stopień zła, ale oba te czyny są złe. No to nie jest... No jest fun tak, fact, nie? Wiesz, że Hitler miał psa, którego bardzo kochał? Domyślam się, że tak było. Nie wierzę, że ludzie nie kochają, nie mogą kochać psa, nawet jeżeli są... Ale ja bym chciał ci powiedzieć, bo to jest w ogóle dużo ciekawszy wątek, na który my wchodzimy. Ty to uwielbiasz w ogóle gadanie o sztuce, co nie? Tak. I mówisz, bo jak my to robimy w odcinkach, bo ty uważasz, że my się nie znamy w ogóle na tym. Ale nie powiedziałam tak nigdy. To jest o wiele ciekawszy wątek, bo jakkolwiek ja się z tobą zgadzam, że odróżniam bardzo postać twórcy od dzieła, które on tworzy, nie? To są takie przypadki, kiedy nie do końca się z tym zgadzam. Na przykład... Jesteś hipokrytą. Tak, trochę tak. Bo na przykład miałem problem z Romanem Polańskim, którego uważam za gwałciciela, który uciekł przed prawem. Zgwałcił 13-latkę, tak. Tak, którego uważam za gwałciciela, który uciekł przed wyrokiem. I miałem z nim problem jako z twórcą filmu o Holokauście. Autobiograficznego. Znaczy, on nie był autobiograficzny, on był biograficzny, jeżeli chodzi o wymowę, ale jako, że Polański też przeżył Holokaust, to wszyscy się, znaczy to jasne rozumiem. Było, że to jest łączenie, jakby łączenie dokładnie, co nie?
I w tym momencie ja mówiłem takie hola hola, ty nie zasługujesz na moje współczucie, nie? Mm-hmm. Ale jeszcze Polański ma to szczęście, że jest wybitnym filmowcem, więc mu to wybaczam. Nie? No bo to nieszczęśliwość. Tak, ale na przykład Leni Riefenstein. Ale mu jeszcze zabili żonę. Czy potrafisz obejrzeć dzisiaj film Leni Riefenstein, jakikolwiek, mm-hmm. bez myślenia, że ona była faszystką, która tworzyła te filmy po to, żeby szerzyć faszyzm na świecie? Tak. Ja nie. Ja jestem w stanie to zrobić. Tak, ja oglądałam zresztą na studiach. No ja też oglądałem na studiach i uważam, że to są technicznie, jakby rzemieślniczo, doskonałe filmy i świetnie się je ogląda nawet te 70 lat później. Ale nie potrafiłbym obejrzeć takiego filmu i się cieszyć z tego, że go oglądam, w sensie, jakby, wiesz, tak, przeżywać go. Znaczy, bo to jest takie, byłam świadoma, że to jest reklama faszyzmu. Nie? Byłam świadoma, że to nie jest tak, jak teraz się ogląda przez takie jakby troszeczkę takie zwierciadło już zupełnie krzywe, nie? Że tam o Jezu. Nie? Tam... I ja byłam tego świadoma, ale jakoś mi to przeszło. W sensie, ale to być może, bo to jest tak, im bardziej jesteś przywiązany do czegoś, w sensie emocjonalnie, i to może być dzieło, to może być medium, to może być autor, tym trudniej jest po prostu rozdzielić te dwie rzeczy, nie? Tylko, że ja wciąż jestem za tym, że okej. Okay, tak bo... samo mam, kolejny przykład mam dobry. Jest ta słynna książka Ayn Rand. Nigdy nie wiem, jak się czyta jej nazwisko, ale podejrzewam, że nikt nie wie, jak się czyta nazwisko Ayn Rand. Bo się pewnie ona też nie wiedziała. No to tak, Atlas Zniewolony. I to jest książka, którą ja bym bardzo chciał przeczytać, bo ja lubię czytać książki, z którymi się nie zgadzam. Ale nie czytam tej książki, ponieważ ja totalnie wiem, co w tej książce czytać. Będzie. Nie, totalnie wiem, co w tej książce będzie. Myślałam, wiem, że się z nią nie zgadzam. Wiem, że gardzę jej autorką i przekonaniami jej autorki. I... No i jakby są takie momenty w moim życiu, kiedy pomimo, że jestem dobrze wykształconym filologiem, nie odróżniam i nie oddzielam i nie chcę oddzielać autora od jego dzieła. To jest bardzo złożony aspekt, na temat którego dyskutowało bardzo wielu mądrych ludzi zajmujących się między innymi metodologią w ogóle jakąkolwiek, humanistyczną, nauki opisu, i to zarówno literatury i dzieł sztuki dwa wieki temu i wiek temu. I myślę, że nie możemy w to wejść tak, bo tam jest ta teoria tego... dziewiczego oka i tam śmierć autora i to wszystko, nie? Ale no... Wciąż uważam, że w Giereczkowie jest bardzo łatwo w ogóle to jest jakiś bardzo fantastyczny w ogóle medium, gdzie wszyscy użytkownicy znaczy, jego w ogóle, w jakikolwiek stopniu mogą być. Jeżeli chodzi o Giereczkowo, właśnie gry takie jak Wiedźmin, czy jak Mass Effect, czy coś takiego, to jest w ogóle, to jest najprostsza sytuacja, żeby nie traktować jej tak, ale właśnie chcę twórcy powiedzieć, i dzieła jako jedno. Bo pierwsze to są bardzo duże firmy. Bo jeszcze rozumiem, że tam jakiś Binding of Isaac albo Braid'a, że to można utożsamiać z twórcą, tak, ale Wiedźmina właśnie... wszystkim my chcecie utożsamiać. Do tego chcę też z Marką, zaciągnąć. Z logiem. Ja chcę potem też do tego zaciągnąć. Z inwestorami może na przykład, bo pewnie no, tak. są stali przez większość procesu produkcji. Nie? Ale chodzi o to, że... W Giereczkowie jest naprawdę łatwo dotrzeć do bardzo wielu faktów. W sensie, ja nie wiem dlaczego, ale my po prostu dziennikarze i niedziennikarze, jesteśmy użytkownicy, wsadzamy nosa wszędzie, gdzie tylko nie powinniśmy go wsadzać. My znamy komentarze w kodzie, my znamy w ogóle poczyniania w firmie, bo ktoś akurat poszedł tam spać na tydzień w kanalizacji i nikt go nie znalazł. No po prostu są tacy fanatycy w jakiś tam sposób, nie? I naprawdę łatwo jest dotrzeć do wszystkich machlojek tej firmy, naprawdę łatwo jest dotrzeć do bardzo pokrzywdzonych ludzi, którzy tam pracowali. Naprawdę ostatnio w ogóle się przez ostatnie kilka lat w ogóle jest pod sztandardem tego, jak źle traktowani są twórcy, w sensie w dużych firmach, tak? I naprawdę nie trzeba nawet dużo researchu i można to zrobić od ręki, żeby się dowiedzieć na przykład, że dana firma to, i teraz zabawę wielkim przeproszeniem, to chuje. I można stwierdzić, że okej, okay, to są chuje, ale robią naprawdę bardzo fajną grę. Więc odróżnienie tych dwóch rzeczy w tym wypadku, myślę, że dużo trudniej jest dojść do autora książki na przykład, czy to jest fajny człowiek. To nawet nie jest ważne, ale można tak zrobić, tak? Więc może, okej, okay, Wiedźmin 3 niech będzie fajny, ale zapamiętajmy, że to nie jest do końca fair. Okej, okay, to nie jest największa tragedia, jaka w życiu spotka ludzi, ale to nie jest fajne. Dziękuję. Tymczasem trudno w to uwierzyć, ale dzieją się w Giereczkowie także inne rzeczy poza Wiedźminem 3 i Kozami. Na przykład, a jeszcze więcej rzeczy się nie dzieje. Na przykład Silent Hills, które się nie wydarzy. Trudno powiedzieć dlaczego. Ponieważ to jest jakiś wielki, tajemniczy fuck up, nagle ludzie zaczęli pisać na Twitterze, że ta gra się nie wydarzy. Później Konami powiedziało, że rzeczywiście ta gra się nie wydarzy. I od tej ja czytałem trochę artykułów na ten temat, nie wiem dlaczego ona się nie wydarzy. A to nie ma wspólnego z tym, że w ogóle Kojima... No, może mieć to coś wspólnego, ale nadal... No to są dorośli ludzie, do cholery, jak się wchodzi w wielki projekt. To jest Kojima. No ale to co oni musieli zrobić, albo co oni w ogóle sobie musieli zrobić nawzajem, że najpierw się pokłócili o Metal Gear Solid, a później się okazało, że są tak pokłóceni o Metal Gear Solid, że się jeszcze o Silent Hills pokłócono. Że koleś, który tworzy dwie z powiedzmy 10 najważniejszych marek
na świecie, w świecie gier, nagle jest tak obrażony na firmę, z którą pracował od 20 lat, czy tam 10, że nie chce stworzyć, że nie chce dokończyć projektu. Projektu, ja tam widzę, tak. Który w ogóle, który był postrzegany jako jakiś rewolucyjny, nowatorski, który on między innymi Kojima, co nie? Ale w który zaangażowali bardzo ważne i wpływowe osoby, no bo Guillermo del Toro i... Które nigdy w życiu nie powinny robić tych gry. Może tak, ale nieważne, no ale... No tak, tak, zgodzę się, że są to... Przyjdzie taki Kojima do Guillermo del Toro i powie: sorry, nie zrobimy jednej takiej gry, bo się pokłóciłem, nie, sam rozumiesz. Nie wiem, ja ci powiem tak, bo mam focha, no. Ja tutaj widzę jakieś trzy możliwości, które do tego doszły. Już w to, że coś nie poszło systemem deweloperskim, tak jak ten Blind Guardian... Nie Blind Guardian, tylko jak się nazywa ta gra. Tak, nie ten zespół, który śpiewa Bard Style między innymi, który chyba nawet nie jest ich piosenką. W każdym razie, nie wierzę w to, że coś poszło nie tak technologicznie, na zasadzie, że czegoś nie mogli ogarnąć, bo... Też to w ogóle nie wierzę, no. Bo dlatego też, że Kojima po prostu zostaje odsunięty od wielu projektów naraz, więc wydaje mi się, że kasa gdzieś się nie zgadzała. Albo on ma nazwisko i ma silnik, tak? Bo ten silnik też jest jego. Tak mi się wydaje. I mi się wydaje, że on po prostu uznał, że coś tam się stało, tak jak mówisz, może się pokłóci, może kasa się nie zgadza. Ale to musiał być jakiś gigantyczny fuck up, naprawdę, żeby się nie dogadać na takim poziomie, kiedy w takie projekty wchodzą w grę. Mi się wydaje właśnie, że nie. Mi się wydaje, że on pokazał, że on może, bo też tak może. No ale co pokazał, że może, że A, może zostawić swoje dziecko u Konami i odejść, a B, nie stworzyć projektu na... w jednej z najważniejszych serii horrorowych w ogóle wszechczasów. Może, nie? Może uznał, że tutaj... Że to co nie on będzie... pokazał, że może? No, że może odejść. No ja... No ale... Nie, ja nie wiem, bo ja nie jestem z typu ludzi, którzy noszą się dumą, ale mam kilku znajomych, którzy robią zupełnie bezsensowne rzeczy, dlatego że uważają, że na przykład w tym momencie to tak powinni zrobić. No, siedzą i tam... What? Nie? I siedzą i na przykład tak, ale dlaczego ja to zrobiłam? No i nie wiem, co i to. No właśnie, ja się zgadzam i dlatego chciałbym wiedzieć, naprawdę chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło. Nie wiem, czy prezes Konami przyleciał mu córkę, czy on przyleciał komuś córkę, bo to już jest moim zdaniem tego typu fuck up, nie? To już na tym poziomie powinno być. Że ty wyobrażasz sobie taką pracę w Konami, taki serial produkcji HBO, to robimy grę, ale tam, okej, tylko nie mam ręki, czekaj, zrobimy ci bioniczną. Zostaw moją córkę! W tym samym czasie zupełnie, tam, w tym samym czasie w Las Vegas, nie? I tam takie... Szybko, musimy pisać scenariusz. No trochę tak to widzę. I teraz taki Konami, który mówi: znajdę cię i zniszczę. I zniszczę wszystkie twoje sny, wszystkich twoich bliskich, twoją żonę, znajomych twojej żony, zgwałcę twojego psa. Odchodzę, zostawiam. Ale wiesz, zostawiam że Metal Gear Solid i Silent Hill, jo, ale on musi mieć jeszcze takiego znajomego, który wprowadza taki wątek humorystyczny, czyli taki jakiś tam taki... Solid Snake'a. Nie, tak. Całe ostatnie 6 gier. Ja to mówię, that's the plot twist, tam, to jest jego współlokator na przykład. Tam współlokator w cudzysłowie. Nie sądzę, ale no, powiem ci tak, to wszystko by mi się wydawało dużo bardziej logiczne wtedy, bo my dostajemy takie popłuczyny tego. Silent Hills nie powstanie. A tam drobnym drukiem w sobie zginęło 40 osób. Vendetta 2. I wiesz, i to jest tak, że zginęło też 40 osób i to jest ta końcowa scena w odcinku, więc oni stoją i tam jest taki wszędzie taka rzeźnia po prostu, tak jak Hotline Miami, like, nie? No. Stoją z dwoma Uzi, jeden trzyma nóż, na którym jest, nie wiem, tam wyrostek robaczkowy czyś. Jakaś kobieta urodziła obok tego wszystkiego, więc leży i tam dziecko płacze, tak? I oni siadają w takim półmroku, zapalają papierosa na kanapie i jeden do drugiego mówi tam typu, wiesz co, ja się w telewizji i włączają telewizję i jest koniec odcinka. I tak się kończy generalnie to. Silent Hills nie będzie. Tak się nazywa odcinek właściwie. Jest to, moim zdaniem jest to dosyć smutne, bo ponieważ jakkolwiek nie grałem w PT, to no, wydawało się, że to jest ambitny dosyć projekt, że jest to coś, co warto by było zrealizować, co warto by było zobaczyć. Ja ci powiem tak, jako fanka Silent Hill, jako serii i jako fanka horrorów, która grała w PT, ja sądzę tak, to nie miałoby nic wspólnego z Silent Hillem, ale to byłby horror, w którym zagrała. Co więcej, myślałam... Lubisz płody w zlewie. Wiesz co, ja nie wiem, czy widziałeś ten taki teaser, który oni potem zrobili, że też jest korytarz, ale jest inny, tak. I wchodzisz do tam pokoju, jest typ, któremu spadła głowa, który ją podnosi i krzycze. Nie, to jest taka jedna wielka ręka, która się ten po korytarzu ciąga. Widziałem korytarz tylko. I to właśnie, to nie ma nic wspólnego z Silent Hillem.
Ten P.T. ma troszeczkę, ale i tak jest... To nie jest Silent Hill, to co tam się dzieje. To jest po pierwsze, to jest za mało, żeby to nie być Silent Hill. Tak. To ma nic nie ma wspólnego nawet z jednym Silent Hillem, a tym bardziej z dwoma, okej? Okay? Albo tam liczbą mnogą, jakąkolwiek po dwóch. Ale to byłoby coś, co bym zagrała. Tylko, no między innymi dlatego, żeby zobaczyć, co Kojima zrobił. I tam już nie mówię o tym, że reżyserzy w ogóle w grach to z nami taki ewenement. Znaczy, to jest dopiero kuriozum, że to nie wiem. No ja się z tobą nie zgadzam, bo... To są artyści, którzy mają jakąś wizję artystyczną, których się ceni za kreatywność i za wnoszenie jakiegoś spojrzenia. Mm-hmm. I nikt nie mówił, że wzięli Guillermo del Toro tylko po to, żeby on zrobił tą grę po swojemu. Możliwe bardzo, że jego rolą tam było właśnie na przykład, wiesz, sztuczki narracyjne, budowanie klimatu i tak dalej. Ja bym bardziej myślał o kadrowaniu, wiesz? Możliwe, że jak masz człowieka, który jest Kojimą, który jest tak zakochany w medium filmowym i całkiem nie najgorzej mu można powiedzieć przychodzi przy przekładaniu tego medium filmowego na gry. No i w momencie, kiedy on miałby takiego konsultanta jak Del Toro, to on jednak by potrafił coś z tego wycisnąć. Ja rozumiem, że gdyby to dali tą grę w ogóle Del Toro i powiedzieli, zrób nam grę, która będzie filmem, co nie? Mhm. To by było słabe na maksa, ale dopóki ja trochę wierzę w to, że ludzie, którzy są artystami, którzy mają fajne wizje artystyczne i którzy są kreatywni, że oni potrafią wpływać także na działki, na których się nie znają do końca, co nie? Ja się z tobą nie zgadzam, ale konkluzja jest taka sama. Ja bym zagrała w tą grę i chciałabym ją zobaczyć. Ja w ogóle nie lubię, jak są gry kancelowane, więc to nie jest tak, że tutaj zaklasnęłam super w dłonie i byłam na jej kuchu. Fajnie, że to nie będzie Silent Hill, chciałabym tą grę. Ale to był na maksa dobry serial. Co się wydarzyło w ogóle? Myślę, że z Konami, co nie? Napisz do HBO. Dudes, to musicie zobaczyć, co się działo w Konami. Nakręci o tym serial. Mamy jeden odcinek tam. Silent Hill is no more. I oni tak, co? Tak, jak jest ten Jotpek z taką babką, która robi takie what? ten Jotpek ci wysyła z powrotem. Ja bym czekała, no. Co jest gorsze w ogóle, ten P.T., który był takim eksperymencikiem, który nie był najlepszą rzeczą na całym świecie. Ale tam był zrobiony i był przynajmniej jakiś, w sensie... On dostał grę roku od tego, Kyle'a Brosnana. Myślałam, że od Kojima. Nie. Kojima mówi, że playable od teaser Brosmana, jest najlepszy. Czy jak on się nazywa? Bossman. Tak, okay. Tego z Game Trailers. Okej. Okay. W każdym razie ja powiem tak... Nie go? Jeżeli to była jego decyzja, to uważam, że się z nim nie zgadzam co najmniej. No gra była taka, znaczy gra to jest w cudzysłowie, to było tam jakieś demo, które było na tyle ciekawe, że naprawdę chciałam zobaczyć, co będzie dalej. I tam nawet jeżeli to by się miało nazywać Silent Hills The Corridor, to byłoby spokojnie, bo po prostu ja bym po prostu z miejsca... A jakby później zrobili Silent Hills 2 i po prostu zrobili takie Silent Hills ssy i te ssy to było takie błyskawice SS. Jo, i to by było to Silent Hill, do którego dążyli od samego początku, nie? No tam jak oni zresztą powiedzieli, że to mi się mniej podoba, bo Konami powiedziało, że tym samym nie mają zamiaru odejść od serii Silent Hill. Ja za bardzo mam nadzieję, że nie będą mieli zamiaru za szybko zacerować tej dziury, bo najprawdopodobniej wtedy ta gra nie byłaby na tyle dobra, na ile mogłaby być. Ale ja bym chciała nowy horror. Ja bym chciała nowy horror AAA tego typu. Bez możliwości bicia kogokolwiek, a nie tylko o uciekaniu, bo już mam dość horrorów o uciekaniu. Ja w ogóle nigdy nie lubiłam skradanek i ja rozumiem, że w horrorach trzeba się trochę poskradać, ale ja bym chciała właśnie taki horror jak stary Silent Hills. Ja nie rozumiem, dlaczego taki nie może teraz być. Nie The Evil Within. Ja nie wiem o horrorach absolutnie nic, więc nie będę się wypowiadał na temat. Czemu nie The Evil Within? Nie podobało ci się to, że tam się wszystko rozpadało i się mordowali ludziki? Mam taki problem z The Evil Within, że nie grałem w tą grę, aczkolwiek obejrzałem z połowę tej gry i tam nie było dla mnie ani jednej strasznej sceny. Znaczy on w ogóle nie był straszny, był śmieszny i głupi i... Był głupi, tak. I tak był... No to było takie straszenie w taki najgorszy, najgłupszy sposób ever. Dobra, ja mam daną, którą chcę się z tobą podzielić już bardzo szybko odnośnie jeszcze Wiedźmina. Słyszałeś, że ta firma jest z Polski? Tak, ale słuchaj. Płatków Gilewski... Tak, chyba powiedział, że Wiedźmin 3 będzie 35 razy większy od Wiedźmina 2. Tak. Discuss. Dominik kiedyś dobrze napisał dobry artykuł na temat tak, wielkości różnych map i... Jo, ale generalnie... Jaki to ma sens, jaki to ma znaczenie? Ja ci chcę powiedzieć, że to jest więcej niż 34 razy większa gra. Więc no tak. To już coś. Nie wiem, ile to oznacza kus. Mam nadzieję, że jeżeli była jedna przynajmniej koza, to znaczy, że będzie 35 kus teraz. Dobra. Ja mam też mam komentarze, bo chyba to sprawdzałeś przed chwilą. Nie, nie komentarze.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że przyszedłem Banner Saga i miałem coś do powiedzenia na ten temat tej gry, ale już jest 55 minut, a więc... Ja też myślę, że doszło. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia. No, no tak, przyszedłem Banner Saga w ten weekend, znaczy zacząłem grać trochę wcześniej. A to nie jest weekend. Długa gra właśnie? Nie, ona nie jest długa. Ona jest tak 12-13 godzin rozgrywki. Ona się w ogóle urywa. Tam bardzo wyraźnie będzie ciąg dalszy, zresztą już jest zapowiedziany ciąg dalszy, więc oni tak naprawdę zebrali kasę na grę i stworzyli jej pół. Powiedz mi, że ta gra jest o banerach, bo ja kiedyś robiłam banery jako grafik i wtedy myślę, że mogłoby... Nie, nie o takich banerach. Jest o takim banerze... Ja wiem, że chorągwi. Sztandarze, co nie? No, taki chorągwi. I... No jest tam ta chorągiew. A jest saga? Są ze trzy dialogi na temat tej chorągwi i widać ją dosyć często, tą chorągiew. Ale to jest saga. A nie, nie ma herbaty. Nie ma tam herbaty. Nie, nie, nie. Czy to jest taka saga... Nie. O bardzo wielu pokoleniach. Nie. Aha. Nie, czyli nie. Jest mało o banerze i to właściwie to jest nie taki, jest saga. W ogóle najpierw pochwalę tą grę, bo bardzo łatwo mi ją pochwalić, a później dosyć skomplikowaną krytykę tej gry wygłoszę. Jest bardzo ładna. Jest po pierwsze bardzo ładna, ale to jest gra, która robi coś, co ja bardzo lubię. Ona świadomie wzbudza niemiłe uczucia w graczu. To jest coś, co gry robią przykład, bardzo ale rzadko. Ale nie chcę grać w tą grę. Nie, właśnie tak w ogóle nie. Ale na okay. przykład, ale ta gra jest męcząca. Ale ta gra jakby wprowadza taki, takie napięcie do ciebie. Taki nie? Bo Papers, Please? Ona taka jest tak, trochę tak. Ona jest właśnie dokładnie taka, że albo tak samo jest This War of Mine, albo Speck of the Line. Ona albo jest dokładnie Dark taka, Souls. Że ty idziesz z tym swoim pochodem, z tą swoją karawaną i cały czas ci czegoś brakuje. I wiesz, że cały czas ci będzie tego brakować. Jakby ta gra jest specjalnie tak skonstruowana, że ty nie możesz zadowolić wszystkich ludzi w tej karawanie, bo... No bo po prostu jest nie dasz rady, tak. Ta gra jest i to jest fajne, że ty cały czas tak sobie myślisz, jeszcze tylko jedna bitwa, co nie? Jedna bitwa i już na pewno zdobędę tyle resursów, żeby w ogóle już skończyć tą. I wcale tak nie jest, bo jest kolejna bitwa. Nie dość, że ona jest zajebiście trudna i ty ją ledwo przeżyjesz, albo nawet jej w ogóle nie przeżyjesz, to jeszcze dostajesz tyle resursów. Tak, i dalej idzie. W ogóle to też jest jak fajne. Nie przeżyjesz? Tak, to też jest fajne, że możesz przegrywać bitwę. Jakby, że to wpływa po prostu na fabułę, że stajesz przed bitwą, przegrywasz ją i po prostu wtedy jakby uciekacie z pola walki albo coś takiego. Aha, ale to nie jest tak, że wszyscy umierają. Nie jest tak. Okay. Przy okazji w ogóle... To jest turówka, nie? Tak. Okay. W ogóle nie jest tak, że postacie, które umierają w trakcie bitwy, umierają też fabularnie. Są ta gra ma podział jakby na dwie części, że jedno to są takie dialogi, czyste wybieranie jakby. No to jest klikanie. Pomiędzy walkami po tak, prostu, tak oni pomiędzy idą, walkami no? I tam też masz jakby... Tam często masz takie sytuacje w stylu, co robisz, co nie? Czy pójdziesz na zachód, czy na wschód, czy obronisz most, czy jednak nie bronisz mostu i tak dalej. I to tam giną postacie jakby. To jest... To w tym, jakby tylko w wyniku twoich decyzji takich... In the real world tak. Po prostu giną, okej. Okay. A na bitwie to jest tylko jakby, że oni są ciężko ranni, padają nieprzytomni i później musisz ich leczyć jak przez jakiś czas. Dobrze, rozumiem. No, może tak, nie grałem nigdy z Pokemon. A jaka jest krytyka właśnie? Ale to jest, moja krytyka tej gry jest taka, że ona jest strasznie ubogim Fire Emblemem. Wiesz, nie, że Fire Emblem to nie jest rzecz, od której do końca życia musisz porównywać. Ale no, to jest akurat, to jest gra, która bardzo wyraźnie się inspiruje Fire Emblemem, jeżeli chodzi o system walki, nie o system walki. A co, że coś pokonuje coś na przykład? To po pierwsze, po drugie, że masz, okay. Że masz ten kwadratowy które taki... Które były wcześniej niż Fire Emblem. No ja nie mówię, że Fire Emblem to jest jedyna gra, jest nie, na ten temat. Ale że masz też ten kwadratowy model planszy, co nie, taki. Mhm. I coś tam jeszcze było, nie pamiętam. No widzisz powiązanie no, w każdym razie tymi dwoma tytułami, widzisz, że Fire Emblem tak. Zrobił to lepiej i, niż... No ale tam są już takie uproszczenia jakby taktyczne, że ty siedzisz i zastanawiasz, ja pierdzielę, jak oni mogli coś takiego zrobić. Po pierwsze, jak można zrobić 90% map w tej grze, to są czyste kwadraty jakby, nic na tych mapach nie ma. Nie ma w ogóle... Czyli żadnych przeszkód, nie tak, musisz myśleć, nie ma żadnego okay. Takiego myślenia taktycznego w stylu wykorzystam wiesz, jakiś przesmyk, albo muszę ich okrążyć, albo coś, nie ma nic, bo po prostu jesteś na płaskiej przestrzeni. Nie? Jakby na szachownicy. To po pierwsze. Po drugie, na przykład w momencie, kiedy ustalasz kolejkę tego. Tak, kolejkę ruchów. O to ją ustalasz przed bitwą. Przed bitwą ustawisz inicjatywę swoich bojowników. Tylko, że po kiego ci to, skoro przed tą bitwą nie masz wglądu na pole walki, więc tak naprawdę nie wiesz z jakimi jednostkami walczysz. Więc nie wiesz, czy ty będziesz potrzebowała tego łucznika szybciej, czy później. To jest trochę życiowe, bo wysyła... No ale to równie dobrze mogli po prostu dać jakiś współczynnik inicjatywy postaciom i niech to się samo ustawia, bo tak, to jest taki, wiesz, takie masz sobie ustawienie tu, ale tak naprawdę to nie ma na nic wpływu, czy nie? No trochę ja. No nie brzmi to, ale jesteś ogólnie zadowolony, tak? Ogólnie rozumiem. Jestem zadowolony. Mam kolejny problem, że na przykład jest tam rozwój postaci taki RPGowy, co nie? Tylko, że jakby...
każdej pojedynczej powiązania, postaci. Tam w ogóle każda postać jest jakby wyjątkowa. To nie jest tak, że masz tam... Masz samych heroes, takie tak, jakby, to nie jest tak, że masz na przykład wojowników i że sobie kupujesz wojowników albo coś, tylko każda postać, która walczy, to jest wyjątkowa postać, która bierze udział w fabule i jeżeli ona zginie w tej fabule, to już nie będzie walczyć dalej, co nie? Ale każda z nich ma swoje stacje i one mają powiązanie z tym, co się dzieje na tej szachownicy. Mhm. Tylko że to powiązanie jest zajebiście niewidoczne jakby. Że w momencie, kiedy siedzisz w stacjach, to nie widzisz, ile on ma jednostek siły, znaczy ile jednostki wytrzymałości, co nie? Bo te jednostki wytrzymałości są liczone na podstawie tych staców, ale ty tego nie widzisz w tych staciach. A z kolei na szachownicy te jednostki wytrzymałości to jest najważniejsze, co się dla ciebie liczy, co nie? Więc fajnie by było, żebyś ty wiedziała, co rozwijasz, jakby żeby powiększyć te jednostki wytrzymałości. A, czyli generalnie ingerując w stacje, nie masz jakiegokolwiek przełożenia na to, co dzieje się po tak. grze. Znaczy no masz, znaczy, tylko ty go nie widzisz jakby, okay, bo nie masz. Gra to przed tobą ukrywa. No to jest w systemie, ale tak, ty nie masz tego w interfejsie. Więc tak naprawdę to jest trochę takie, to jest trochę takie naciskanie w ciemno, co nie? A może jak tu podwyższę, to on będzie lepszy w tym, o czym myślę. Co nie? Więc pod tym względem mam, tak, pod tym względem mam bardzo duże ciekawe, wątpliwości. Czy to był jakby błąd w designie, tak? Czy user experience po prostu jest źle zrobiony, czy to miało być, mi się wydaje, że tak. Czy to miało coś mówić? Nie, mi się wydaje, że tak, no bo jest to moim zdaniem zupełnie niewytłumaczalna i niewybaczalna decyzja deweloperska, taka designowa, że masz w trakcie walki dwa czynniki, które są mega widoczne, które są najważniejsze w trakcie walki, co nie? Czyli że tarcze i wytrzymałość. A później, jak wychodzisz z tej walki, to ich nie widzisz, to nie masz pojęcia, jakby, o ile nie spiszesz ich jakby gdzieś, co nie? Albo nie zapamiętasz, to nie masz pojęcia, ile dana postać, ile tego ma. Albo z kolei masz na karcie postaci, masz siłę, która ma przełożenie na siłę uderzenia, co nie? Ale z kolei na szachownicy już widzisz tylko siłę uderzenia, nie widzisz tej swojej siły wyjściowej, więc nie wiesz, jakie ma to przełożenie, jakby, wiesz, ile musisz dodać, żeby mieć jeszcze jeden punkcik tutaj, co nie? Kumam. No, więc takie mam zastrzeżenia, ale ogólnie to jest fajna gra. Ogólnie to jest taka, to jest też mi się podoba, że to jest taka historia, która nie jest zbyt skomplikowana. To jest totalnie historia o ludziach, o uciekinierach, którzy uciekają, którzy muszą walczyć o życie i tak dalej. I tam nie ma jakby takich jak się nie wiem, jakichś niezamówionych zwrotów akcji, jakichś spisków i tak dalej, nie ma czegoś takiego. Oni po prostu uciekają i oni muszą przetrwać i cały czas się dzieją jakieś złe rzeczy dla nich i cały czas jest coraz gorzej i będzie jeszcze gorzej i ale i mówiłeś, tyle. Że widzisz szansę, znaczy jest, będzie kontynuowana będzie w drugiej części, na pewno, więc bo może, jest to, może to jest ta saga, rozumiesz? Może tak. To ma to, co zrobiłeś teraz, w sensie albo tam dzieje się w fabule, będzie na przykład 5 części i to ma konkluzję dopiero na przykład tej 5 części. Może tak, no może tak, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyjdzie druga część, bo bardzo chętnie zagram. Mam nadzieję, że ona będzie lepsza. Ale z drugiej strony jest ta reguła robienia rzeczy to się nazywa periodycznych? Seryjnych takich jakby, no. Że o ile całość ma być zamkniętą częścią, to każda pojedyncza rzecz też ma być zamkniętą częścią. To jak są to są te albumy takie programowe, to się nazywa? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie, jak Pink Floyd na przykład robi Dark Side of the Moon, że każdy kawałek jest skończonym kawałkiem, ale cała płyta koncepcyjna. Ta cała płyta też działa kawałek. Tak. I generalnie nie powinno się nigdy zamykać czegoś w taki sposób, że ty stwierdzisz, pewnie będzie druga część, a ta była taka sobie, no bo tak, po co robić taką część? Musi mieć bardzo jawne zakończenie, które będzie zamykało jakąś część tego dzieła, ale przy okazji da się czekać na drugą część. Przy okazji moje rozczarowanie trochę tym Banner Saga jest takie, że ja jestem wielkim wyznawcą Awakening, który uważam, że jest genialną grą, Fire Emblem. Teraz gram nigdy trochę... nie słyszałam. Ani żebyś ty teraz mówił o tej grze, ani o tej grze. Teraz gram w trochę słabszy Fire Emblem, Shadow Dragon. I jakby jeszcze zostałem jeszcze słabszy Banner Saga, więc tak wiesz, takie miałem podwójne rozczarowanie. Że nie dość, że to nie jest Awakening, to jeszcze nawet nie jest nawet Shadow Dragon. Nie, no. Dobra, komcie. Komcie, tak. Ja bym chciał podziękować wszystkim bardzo za gigantyczne wsparcie, jakie dostaliśmy pod ostatnim odcinkiem. Wiemy, że to tylko dlatego, że wystąpił z nami Mateusz, ale jest to bardzo miłe. I bardzo dziękujemy. Ja i... w ogóle jestem bardzo podbudowana tak, w tych dwóch odcinkach. To jest, tak. Jest to wsparcie w ogóle. Ja trochę kumam, czemu bardzo wielu ludzi, z takich sławnych ludzi, którzy robią większe rzeczy, bardzo, bardzo mówi o tym, że to jest naprawdę potrzebne. No, to jest wiatr pod skrzydła, tak? To się mówi? Skrzydła chyba raczej. Tak?
W żagle, albo wiatr w żagle. Okej, okay. Bo to się chyba mówi po angielsku i właśnie zrobiłam bezpośrednio kalkę językową. No, w każdym razie bardzo się starałam bardzo, nie mówić się po angielsku. Ja dzisiaj tak, nie wybieram jednego komentarza, po prostu chciałbym wam wszystkim podziękować. Ale to bardzo dobrze, bo ja znalazłam komentarz, na który ty też będziesz... Też bym chciał jednocześnie, bo my już mieliśmy kilka takich akcji z takiego wsparcia społecznościowego. Ja bym chciał was prosić, żeby ta fala... Żeby ona trwała, żeby to nie było tak, że wy skomentowaliście i wsparliście nas i że to było miłe, a teraz znowu wejdziecie deep underground, nie, wracacie do partyzantki, do lasu i w ogóle zachowacie się znowu, co nie? Tylko żebyście naprawdę nas bodźcowali, że się tak wyrażę, bo to nas motywuje. Jakbyście nie zauważyli tak to od tego, jak nas bodźcowaliście, to pojawiło się kilka rzeczy na... YouTubie, zaczęliśmy trochę poważnie Facebooka traktować, bo to też jakby tak działa, tak jest szerzenie zwrotne. Coraz więcej rzeczy jest też na Facebooku, niezatapialni.pl, tak, dokładnie tak się nazywa ten profil na Facebooku, nie musicie, znaczy musicie go wpisywać raz na jakiś czas w przeglądarkę, ale niezatapialni.pl na Facebooku też tam jesteśmy. I ja mam ja się bardzo zgadzam z tym, co powiedział Tomek. I widziałam dwa komentarze i jeden odnosi się do tego, o czym mówiliśmy, więc ja szybko tutaj przeczytam. Branża gier to jest Garecisko. Domyślam się, że od Gareta. Nie od Garika. Na samym początku myślałam, że od Garika. W każdym razie branża gier idzie w złą stronę. Mam wrażenie, że kiedyś było tu więcej pasjonatów i nie mówię, że ludzie powinni robić gry za darmo, ale żeby wkładali w te chociaż odrobinę duszy. Steam ciuła, okej, utrzymuje serwery Alnatar, żerowanie na modach robionych przez community do cudzych gier, come on. Podobnie ma się sprawę z dużymi korpo i startowaniem w Early Access czy na Kickstarterze, coś tu niego, prawda? Powstaje masa taśmociągów, Call of Duty, Assassin's Creed hurtowo wydawanych bez kontroli jakości, bez jakiejkolwiek treści, za to z masą skryptów robionych po najmniejszej nieoporu. Quo vadis branżo. I ja bym chciała powiedzieć, przeczytałam tutaj. Wiem, ale tak tylko poprawiam. A ja bym chciała powiedzieć, że branża gier nie idzie w złą stronę, bo to do czego ty się odnosisz, to są te stare, złote czasy gier, kiedy po prostu dużych firm jeszcze nie było na tym rynku, bo nie było, znaczy były, ale nie było to w takiej skali. No. Ale poczekaj, ja chcę powiedzieć, gry indie powstają i nie róbmy z tego sceny niszowej, bo to już nie jest scena marginalna. I te, tak samo kiedyś były wałki na grach, tak samo kiedyś wyciągano kasę i tak samo przecież słynny krach tych 82 czy 3, tak. Tak, pisałam o tym artykuł. IT powstało tylko po to, żeby wyciągnąć kasę od graczy i to, że to się nie sprzedało i załamało rynek, to też było tak, jakby... Tak, ja ostatnio w ogóle też czytałam, jak na przykład sposoby Nintendo wyjścia z tego, to też jest wyciąganie łapy takie po kasę. Więc to nie jest tak. I jest teraz, cały czas jest mnóstwo pasjonatów właśnie w indie giereczkach. Myślę, że nawet oni mają teraz większą siłę przebicia i mają tak, o wiele... Tak, dlatego mówię, że to nie jest marginalny ten... Okej, jest mainstream, w sensie mainstream... Ja się zgadzam z tobą, że ogólnie jest duże bagno i też jestem tym bardzo zniechęcony, ale nie zgadzam się, że jest gorzej niż było. Myślę, że to my się zmieniamy, że my dorastamy i widzimy... I też jest coraz więcej tekstów krytycznych, co jeżeli nie masz opinii, miałeś szansę sobie wyrobić, czytając po prostu ogromną ilość tekstów, które powstały kiedyś, te teksty były, ale nie były tak popularne. Po prostu teraz to jest jedno z najpopularniejszych mediów, które przez to, że generuje tyle pieniędzy, ma coraz więcej użytkowników. Kiedyś jak miałeś 15 lat, to po prostu byłeś zakochany w grach i miałeś w dupie to, czy ktoś jest nieuczciwy, czy jest hipokrytą i tak dalej. Teraz masz 30 lat i nadal jesteś zakochany w grach, ale już nie masz tego w dupie, już cię to boli i myślisz, że to się gry zmieniły. Nie, to ty się zmieniłeś. No i przy okazji też wydajemy na nie swoje już własne swoją drogą. Dobra, i mam jeszcze taki jeden komentarz, bo tak swoją drogą ja chciałam jeszcze dołączyć do tego, co Tomek powiedział. Dużo ludzi, którzy pisali znaczy głównie po to, żeby nas wesprzeć, pisali też w drugiej części komentarza jakiś komentarz realnie. Mhm. I może nie musicie już tak często pisać, chociaż jest to miłe, że jesteśmy spoko, tylko piszcie po prostu swoje przemyślenia, pytania. Była nawet propozycja zrobienia takiego ogólnego QA, żeby odpowiadać na rzeczy. Tam spoko, pytajcie po prostu. Myślę, że w jakiś sposób da się jakieś rzeczy przedsięwziąć. No, ale w każdym razie użytkownik Kimbo. Jedno pytanko. Gdybyście mieli okazję mieć reprezentację siebie jako postaci w grach beat'em up, jak one by wyglądały, jakie special abilities by miały? O kurde. Serious business. No, ja bym chciała mieć coffee time i bardzo szybkie gadanie i gestykulacje. Kurde. Nie wiem, kim ja bym chciał. Bo to mi się tak spodobał ten komentarz, w ogóle cały czas po tym myślałam. Nie wiem dlaczego beat'em up, nie wiem dlaczego muszę dostawać w ryj, jak już będę w jakiejś grze. Mogłabym mieć grę typu Tamodachi Life. Ja bym chciał być takim trochę otyłym Wiedźminem, nie? Ale jakąś super ability, jaką bym miał? Nie wiem. Ty jesteś tym dzieciakiem z podwórka, co jak ludzie mówią, jakie macie supermoce i każdy sobie wybiera latanie, nie widziałaś. Ja mam wszystkie, ty jesteś ten. Nie, bo ja mam ten dotyk, który odbiera supermoce i ty jesteś generalnie tym typem, który musiał zepsuć tą zabawę. Nie, ale taka supermoc na przykład moja by była sarkastyczny komentarz. Taki plus 10 do siły w ogóle w każdym ataku, co nie? Ale to by, ja w ogóle by tylko tak właśnie beat'em up, ale ja bym nas bardziej widziała w czymś turowym.
Ja też, ja totalnie mi się widziałem tak, w trupce. Przeciwczorowym generalnie, nie? To byłbym dosyć mało mobilną postacią, ale jak już bym doszedł, dotarł gdzieś i przypierdolił, to by była w ogóle, to by się zbierało zęby, co nie po podłodze. Magikarpem z tym, albo z tak. Pokemonów. Cały albo czas byś miał tylko splash, a potem bam, Gardos. Albo bym był takim w ogóle, jak są czasem właśnie na tych szachownicach takich różnych w turówkach, to są takie postacie na marginesie w ogóle, które nie biorą udziału w grze, tylko jakby się przyglądają pojedynkowiec, nie? Mhm. Tam był właśnie taki i tam był krzyczał właśnie sarkastyczne uwagi, które by demotywowało przeciwnika. Ty byś był tym typem, który daje pasywne tak, ten tak. plusy, okej. Okay. Dokładnie, no. Takim szamanem jakimś w tle. Ja nie wiem, ja mam bardzo wiele pomysłów, tylko mi się ten beat'em up nie podoba. Ja lubię beat'em up'y, ale ja bym nie chciała dostawać w mordę. Naprawdę nie widzę siebie akurat. Albo byłbym takim w beat'em up'ie, to byłbym takim tym. Takim przygrubym Neo, którego cios specjalny to by było, że tak się zaczyna, wiesz, w kulkę się zwija i zaczyna się turlać, rozwala wszystkich, jak wiesz, jak kręgle. Ja widzę, że ty o tym myślałeś. No teraz zacząłem myśleć i totalnie, wiesz, wchodzę w to. Nie wiem, ja ci powiem tak, ja bym siebie widziała bardziej w produkcji indie, a tam takiej czarno-białej, bez dźwięków, albo z takim pianinem tylko w tle, w której by nic się nie działo. Tylko na przykład światło Iga, by się zmieniało, bo tak żarówka by dwukropek live. Na przykład. Tak, i byłyby raz na jakiś czas takie random zdjęcia po prostu, takie, które by były, ale to jak Metal Gear Solid 4. Tak, ja, Kojima, proszę, zrób o mnie grę. Pojaw się dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień, Kojima. A skoro akurat nie masz nic do roboty, bo zrzuciłeś dwa projekty. Właśnie, miałam powiedzieć, Kojima robi jednak grę o mnie, dlatego musiał odejść z Konami. No i bardzo wam wszystkim dziękujemy. I do usłyszenia za... Cześć. Pa.